ciepłe słowa, podziękowania, ale też oklaski, śmiech, jednocześnie zaduma i ogromny szacunek towarzyszyły Świdniczanom podczas niezwykłego spotkania z niecodziennym gościem. W ramach spotkań z cyklu Porozmawiajmy o Polsce Świdnicę odwiedził Lech Wałęsa, polski polityk i działacz związkowy, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1990-1995, czołowy opozycjonista w okresie PRL-u, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący NSZZ Solidarność, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1993 roku, według tygodnika Time człowiek roku 81, uznany za jednego ze 100 najważniejszych ludzi stulecia. Gość specjalny przywitany został gromkimi brawami, a oficjalnie w imieniu swoim oraz mieszkańców przywitała go prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Panie prezydencie, bardzo cieszymy się, że przyjął pan nasze zaproszenie, że na tej trasie wędrówek po Polsce w obronie demokracji znalazł pan także czas, żeby przyjechać do naszego miasta. Panie prezydencie, przyszliśmy tutaj z szacunku dla pana, doceniając wszystko to, co zrobił pan dla Polski. I nie pozwolimy wymazać pana z podręczników historii. Lech Wałęsa odwiedził nasze miasto po to, by przedyskutować z mieszkańcami problemy, dylematy, zawikłania w Polsce. Spotkanie poprowadziła i pierwsze pytania zadała rzeczniczka Urzędu Miasta Magdalena Dzwonkowska. Myślę, panie prezydencie, że nie mamy dzisiaj w Polsce żadnego fundamentu, który by nas łączył. Nigdy Polacy nie byli tak mocno podzieleni. Czy jest według pana na to jakaś recepta? Szanowni państwo, no znów musimy sobie zdać sprawę, że los nas tak urządził. Bo gdyby to było tylko polskie zwycięstwo, jak ja chciałem w 80 roku, chciałem wyprzedzić wszystkich z Polską, z Węgrami, z Czechami w trójkę, uciec do Europy, byłaby inna sytuacja. Ale nam zafundowano stan wojenny, 10 lat nas przytrzymano i potem wszystkie demoludy, pół świata ruszyło w tym samym kierunku. To jest za duży gabaryt, to jest bez programów, to trzeba improwizować. I stąd podzieliliśmy się naszym zwycięstwem no, z połową świata. I dlatego tak trudno jest cokolwiek zrobić, bo nikt nie ma pomysłu, za duża skala do reform. Ale jednocześnie, czy czujecie, zmieniają się epoki. Technologię doprowadziliśmy do takiej wysokości, że się nie mieścimy z naszymi wieloma rozwiązaniami, nie mieścimy się w państewkach. Jak nasi pradziadowie wymyślili rower, to musieli zrobić państwa, bo w tych osadach się nie mieścili. Bo ten rower to musiał dalej jechać. W związku z tym zrobili Polskę, Niemcy, Francję. A jak my wymyśliliśmy internety, telewizje satelitarne, samoloty, to musimy w pewnych tematach powiększyć struktury. I to te pokolenie trafiło nas raz w walka, a teraz trafiło nas to powiększyć trzeba struktury. No tak, ale jest pytanie, nie się powiększać, tylko jak to zrobić? Nie ma głupich pytań. Czym więcej wyjaśnimy, tym lepiej dla nas, mówił były prezydent z otwartością, czekając na pytania zadawane bezpośrednio przez Świdnicza. Dzień dobry, panie prezydencie. Jak ja się rodziłem, właściwie jak pan rządził, to ja się dopiero byłem w planach, nawet się nie rodziłem. Chciałbym być na pana miejscu. Dlatego chciałbym zapytać z racji mojego wieku, co pan sądzi o ustawie edukacji, o całym tym wydarzeniu, jak i o tym, co ostatnio działo się w Sejmie. Czy to nie przypomina pewnych czasów z historii? Wszystko to się bierze stąd, że jak mówię, no, nie wykonaliśmy precyzyjnie wielu rozwiązań i one umożliwiają takie zachowania i takie rozwiązania. Dlatego ja stawiam na co innego. Ja nie walczyłem z ludźmi nigdy. Przepraszam, ja zawsze walczyłem tylko o system. Ja walczyłem z systemem. Walczę o system, a nie o ludzi. I to jest i dobre, i złe. No właśnie, i dlatego nie biorę się za oceny, bo naprawdę na wielu rzeczach się nie znam. I stąd zostawiam to lepszym fachowcom niż ja jestem.
Dla Lecha Wałęsy, jak się okazuje, nie ma tematów tabu. Chętnie wyrażał swoje opinie i rady zarówno w temacie ustroju państwa, praw kobiet w tym państwie, reformy edukacji czy kościoła. Pytanie o to, co sądzi o tym, że Kościół katolicki popiera obecną władzę, bardzo poruszyło naszego gościa. Jest pan wierzącym katolikiem, co widzimy, że chodzi pan do kościoła. Czy w obecnym episkopacie, który w dużej części popiera PiS, czy pan ma też przyjaciół i czy pana popierają w tej sytuacji? Szanowni państwo, tak. Ja za wiarę przysięgam państwu, jestem gotów oddać życie nawet. Ale widzieliście, jak musiałem się zachować i proponuję, tak się zachowujcie jak ja. Kiedy mieliśmy uroczystości związane z Inką, taką młodą dziewczyną przez komunizm zamordowaną, to widzieliście, co ja zrobiłem. Otóż na tych uroczystościach religijnych, na koniec mszy zaczęto uprawiać politykę. Więc co zrobiłem? Demonstracyjnie, od ołtarza, środkiem między żołnierzami, demonstracyjnie opuściłem kościół. Ale to było możliwe. Następna niedziela zrobili mszę, ale już żebym nie opuścił kościół, to na początku zaczęli politykować. No ja nie mogłem wyjść, no bo ja muszę zaliczyć mszę. Bo ja muszę, już całe życie tak robiłem, no muszę. Ale nie pasowało mi na początku wyjść. To co zrobiłem? Demonstracyjnie, mam zawsze książeczkę w kościele, demonstracyjnie tak książeczkę podniosłem, i pokazuję wszystkim, że oni sobie glejdzą polityka, ja gdzie indziej się modlę, żeby wszyscy widzieli, że nie słucham ich. I co ja chcę osiągnąć, szanowni państwo? Religia. Bóg potrzebny nam jest, ale nie może się opowiadać za jakąś częścią, bo druga część jest niezadowolona. Nie mogą nas dzielić. Oni nas dzielą, a te podziały niepotrzebne są, nie wolno. Religia ma być nad tym wszystkim. Ona ma dla nas robić na przyszłe nasze życie. A my mamy tu politycy, tu robić. A jak się opowiadają za kimś tam, to inni są niezadowoleni i to powoduje podziały. Świat się dlatego tak podzielił, że była religia wykorzystywana do takich różnych zachowań. I dlatego, żebyśmy nie byli podzieleni, żeby religia służyła, bo nam jest potrzebna, to musimy uprosić, wymodlić, aby Kościół nie dzielił narodu, aby Kościół nie opowiadał się za nikim w tych sytuacjach demokratycznych, by był ponad to wszystko, by modlił się za nas, pouczał nas, ale w kategoriach tych, a nie politycznych. O to walczyłem, walczę i będę walczył. Świdniczanie zarówno przywitali, jak i pożegnali prezydenta owacjami na stojąco, a na zakończenie spotkania wszyscy chętni uczestnicy mogli liczyć na pamiątkowe zdjęcia i autografy. Na podsumowanie spotkania dyskusji z ust Lecha Wałęsy padło, jak mówili sami świdniczanie, choć proste, to bardzo głębokie i istotne zdanie. Żeby wam się naprawdę chcieć, piękną Polskę będziemy mieć i tego wam życzę.